Siemanko, witam was w kolejnym imperializm na moim kanale. Teraz lecimy z Holandią. Ostatnio była Belgia, teraz mamy Holandię. Liga troszeczkę lepsza, tutaj Ajax, Feyenoord, PSV, naprawdę kilka fajnych drużyn. No i co, zobaczymy kto tutaj wygra. Ja wam przypominam oczywiście o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych imperializm. Jest playlista, gdzie mamy wszystkie imperializmy, które już były w Europie, które teraz widzicie na ekranie. Francja, Włochy, Hiszpania, Anglia, Belgia, no było już kilka tych imperializm. Więc oczywiście macie playlistę na kanale, żeby sobie wszystkie obejrzeć, jeśli chcecie. No a teraz myślę, że możemy przejść już do tego odcinka i zobaczmy kto jako pierwszy był wylosowany na kole. No i jest to Almer City, który atakuje w prawy dolny róg, no i atakują na Nijmegen. No i tutaj totalnie nie wiem, która drużyna może wygrać to spotkanie. Wiem, że Almer jest dołem tabeli, Nijmegen, przepraszam, chyba jest gdzieś w środku tabeli, więc może to oni powinni to wygrać. Zobaczmy. No i tak się dzieje, wygrywają 3-0, więc mimo wszystko tutaj mocna dominacja. No i przyjmują tutaj sobie tę wyspę, więc no pierwszy teren jest tutaj przez nich wygrany. No i zyskują zawodnika, którym jest Sahin Radlinger. Następnie wylosowany jest Heerenveen, który atakuje w lewą, troszeczkę dolną stronę. No i tutaj atakują na AZ, no i tutaj mamy dwie tak naprawdę dobre drużyny, no bo i Heerenveen i AZ Alkmaar są drużynami, które no taki górna jednak część tabeli są zazwyczaj w tej Eredivisie. Więc zobaczmy kto tutaj wygra, spójrzmy i AZ Alkmaar wygrywa 3-1, więc tutaj znów dominacja jednej drużyny. Co prawda był też karny dla przeciwników, mogło być 3-2, mogła jedna bramka nie wpaść, był remis, no ale to jednak AZ wygrywa to spotkanie, więc zyskują bardzo fajny teren. Mocno się tutaj powiększają, no i też zyskują zawodnika, którym jest Noppert. Następnie wylosowany jest Valvik, który atakuje w lewą stronę. No i oni tutaj tylko atakują na pusty teren, więc po prostu się powiększają. Następnie wylosowany jest Vitesse, który atakuje w górę. No i atakują na Nijmegen, czyli drużynę, która już dzisiaj wygrała jedno spotkanie. Zobaczmy, czy znów dadzą radę wygrać, czy może jednak drużyna z Kozłowskim da radę ich pokonać. Spójrzmy. I Vitesse wygrywa 1-0. Kozłowski zszedł w 78 minucie, no ale jednak jego drużyna wygrywa, co oznacza, że zyskują bardzo fajny i duży teren i zyskują zawodnika, którym jest Cilesen. Nie dałem tego drugiego, bo to był także bramkarz, więc po prostu jak będzie 3, 2, 3, 4, 5 bramkarzy, to dawał tylko tego najlepszego wam do pokazania, no bo i tak tylko jeden może grać oczywiście. A kolejną drużyną wylosowaną na kole jest Excelsior, który atakuje w prawą stronę i atakują na Spartak Rotterdam, czyli no tutaj blisko Feyenoordu mamy powiedzmy derby. No i nie wiem kto tutaj może wygrać, no dwie drużyny chyba takie bardziej środek, dół tabeli, bo zbytnio ich nie kojarzę, żeby grał jakieś europejskie puchary czy coś w tym stylu, więc zobaczmy kto tutaj wygra i Excelsior wygrywa 2-1 to spotkanie, więc oni tutaj wygrywają to spotkanie. Zyskują sobie ten teren, troszeczkę się tutaj powiększają, mają już więcej tutaj granic z innymi zespołami, no ale zyskują też zawodnika, którym jest Oli. Tym razem na kole to AZ jest wylosowane i oni atakują w prawą stronę, no i tutaj mamy walkę o duży teren z jednej i z drugiej strony, bo oni atakują na Vitesse, czyli na drużynę, która ostatnio wygrała spotkanie i ma fajny teren, no i tutaj myślę, że jednak AZ Alkmaar jest faworytem, no ale zobaczmy, czy Vitesse sobie poradzi i AZ Alkmaar wygrywa 1-0, tak jak się spodziewałem, no i tutaj zyskują bardzo fajny teren, naprawdę dużo tutaj, duża dominacja jest Alkmaara jak na razie na tej mapie, no ale zobaczmy, kto do nich przychodzi, bo przychodzi do nich Cilesen oraz Van Ginkel. I zapomniałem na mapę dodać Valendam, ale właśnie tutaj dodałem między Ajaxem i AZ Alkmaarem. Na szczęście nikt tutaj nie walczył, więc tak naprawdę nic się nie zmieniło, ale już ich dodałem do tej mapy. A kolejna drużyna wylosowana na tym kole to Fortuna Sittard, która atakuje w lewą górną stronę. I to jest atak na Valvik, który ostatnio sobie wziął tylko ten pusty teren z lewej. No a teraz już muszą walczyć. No i zobaczmy, no nie wiem kto tutaj jest faworytem po raz kolejny, no ale zobaczmy kto wygra ten mecz i Fortuna Sittard wygrywa 2-1, bramka w 84 minucie, było bardzo blisko aby była dogrywka, no jednak Fortuna wygrywa to spotkanie, no i ma teren podzielony na dwa, tutaj PSV dzieli ich, no ale mają swój teren z lewej, mają swój teren na dole z prawej. No i zyskują zawodnika, którym jest Sundtjens, napastnik, 70 oceny ogólnej, może im się przyda.
Następnie wylosowane jest Twente, która atakuje w górną lewą stronę. No i tutaj atakują na Herakl, czyli no drużyna, która też jest chyba bardziej do tabeli. Twente jednak jest w tej czołówce zazwyczaj, więc tutaj myślę, że są faworytem. No ale zobaczmy, czy dadzą radę wygrać ten mecz. No i tak jest, Twente wygrywa 2-1, więc troszeczkę może z problemami, ale jednak udało mi się wygrać. Zyskują sobie ten teren, może jakiś nieduży, no ale dobrze wiem, że te tereny są także ważne. No i zyskują z wynika, którym jest Hanson. Następnie wylosowane jest Zwolle, czy Zwolle, atakują oni w prawą stronę, no i tutaj to jest atak na Twente, które dopiero co przejęły ten teren. No tutaj myślę, że Twente znów jest faworytem, no ale zobaczymy, czy uda im się wygrać po raz kolejny. Tak jest, wygrywamy i to jak wysoko, 4-0, chyba na razie najwyższe wygrane tutaj w tej lidze z Holandii. W tym imperializm, no i zobaczmy, przyjmuję sobie teren, no i tutaj już blisko do tego AZ-y, dużo tej granic już z nimi mają na dole, u góry, więc no, będzie tutaj dobry rywal przed nimi, no ale jak na razie to zyskują zawodnika, którym jest Namli. Kolejna wylosowana drużyna to AZ Alkmaar, tym razem to oni są wylosowani, a nie atakowani, no i atakują oni w dolną prawą stronę i atakują na Volendam, właśnie ten, który niedawno co dodałem, no ale oni teraz właśnie na nich atakują, no i tutaj myślę, że Alkmaar jednak jest mocnym faworytem, no i tak jest, no 3-0 wygrana bez większych problemów, przejmują ten mały teren, więc już teraz mają tylko i granicę z Ajaxem tutaj od dołu. No i zyskują zawodnika, którym jest Mechren. Kolejna drużyna wylosowana, tym razem to Feyenoord. W końcu oni są wylosowani. Atakują w prawą stronę i to jest atak na Utrecht, czyli no drużyna, która miała swoje też dobre lata, ale aktualnie chyba troszeczkę gorsza forma. No i zobaczmy, czy Feyenoord sobie z nim poradzi i dają radę, ale w dogrywce dopiero 3-2. W 103 minucie bramka, która im zapewnia tutaj wygrano, więc no nie było wcale tak łatwo, ale na szczęście dla nich no Feyenoord, faworyt tego spotkania, wygrywa, więc przejmuje ten teren, idzie tutaj w prawą stronę, no granica z AZ już tutaj jest, wcześniej jej nie mieli, mieli tylko tutaj z Ajaxem, no ale dołącza do nich teraz Barcos. Następna wylosowana drużyna to Go Ahead Eagles, które atakują w górę, no i atakują na Twente, no tutaj mieli albo na dole AZ, albo góry Twente, więc i z tej mieli trudnych przeciwników, no ale zobaczmy, czy Twente sobie poradzi z tą drużyną i Twente przegrywa w karnych. Mecz zakończy się wynikiem 1-1, w karnych Twente przegrywa 4-3, Eagles tutaj wygrywają. No niesamowite tak naprawdę, no bo tutaj nie byli totalnie faworytem, no ale zobaczmy, zyskują, no nie dość, że fajny teren, no bo naprawdę się mocno powiększają, no to w dodatku mają 3 bardzo dobre jak dla nich wzmocnienia, są mi Unersal na bramce, Hanson oraz Namli, więc naprawdę oni się mocno polepszają, ale nawet z tymi ulepszeniami dalej są jedną ze słabszych drużyn, które jeszcze zostały na mapie. Następnie wylosowany jest PSV, który atakuje w prawą dolną stronę, no i atakują na Fortuna Sittard, czyli drużynę, która tam właśnie wcześniej z lewej strony zyskała teren, więc PSV jest praktycznie przez nich otoczone. No ale zobaczmy, czy PSV, no chyba jeden z faworytów razem z Feyenoordem i z Ajaxem, no i może z Alkmaarem po tych wszystkich wygranych spotkaniach, no ale na pewno PSV tutaj jest faworytem w tym meczu. No i spójrzmy, czy dadzą radę wygrać i tak jest, wygrywają 2-1, nie był to łatwy mecz, ale jednak wygrywają to spotkanie, co oznacza, że przejmują tutaj teren, no i cały dół jest ich tak naprawdę, zobaczcie, od lewej do prawej przejęli całą tutaj dolną część, no i zyskują dwóch zawodników, są nimi Cordoba oraz Suntiens, więc no dwa wzmocnienia dla tego składu. Następnie wylosowany jest Feyenoord i atakują w górę, wiecie co to znaczy? To znaczy, że atakują na Ajax Amsterdam, czyli mamy spotkanie Feyenoord kontra Ajax. No dwóch gigantów ligi się tutaj no walczy ze sobą. No i tutaj oczywiście obydwa kluby mają 4 gwiazdki, więc zobaczymy, jakie bramki wpadły w tym spotkaniu. Oj, będzie naprawdę ciekawy mecz, coś czuję. No i to Feyenoord zaczyna i to bardzo szybko w tym spotkaniu. 4. minuta, oni już atakują tutaj skrzydłem. Jest tutaj Stengs, podanie do środka, Timber strzał i już mamy 1-0. 5. minuta, Feyenoord jest już na prowadzeniu w tym spotkaniu. Ajax odpowiada też mimo wszystko bardzo szybko. 12. minuta, tej Bergis z Hlinsonem na skrzydle. Potem podanie do tyłu, jest znów Bergis przy piłce.
tutaj no, trzyma tą piłkę, nie ma jak przejść, tutaj widzimy, że Feyenoord bardzo defensywnie, ale jednak tutaj Henderson znalazł Bergisa, już mamy 1-1, jeszcze przed końcem pierwszej połowy, 35 minuta, znów tutaj skrzydłem atakuje Feyenoord, Hartman, wrzutka w pole karne, jest główka, no i jest 2-1 dla Feyenoordu, więc wychodzą na prowadzenie przed przerwą, ale wzrusza się druga połowa, 52 minuta i tutaj Jimenez jest sam z piłką, dobrze tutaj poczekał na kolegę, no i ten jest tutaj już sam na sam, no biegnie z tą piłką, biegnie aż do pola karnego i pokonuje bramkarza, 3-1, 85 minuta, Ajax jeszcze odpowiada, zobaczcie tutaj na skrzydle, wydaje do Bergisa w polu karnym, ten jeszcze tutaj odgrywa piętką, Propej strzela na 3-2, ale to niestety nie wystarczyło, Feyenoord wygrywa 3-2, Ajax odpada w swoim pierwszym meczu, w ten imperializm. No mimo walki, mimo prób, Ajax nie dał rady wygrać z Feyenoordem, no i ten przejmuje ich teren. No i przejmuje także zawodnika, który jest no na pewno topka, jeśli chodzi o tą ligę. Bergwijn przechodzi do Feyenoordu. Następnie wylosowany jest Excelsior, czyli drużyna od razu pod Feyenoordem na mapie, ale oni atakują w prawą stronę. No i atakują na AZ Alkmaar, no ciężko jest na nich nie atakować, kiedy oni kontrolują tutaj naprawdę wszędzie tereny. No ale zobaczmy, czy Excelsior da radę pokonać tego giganta na tej mapie. Spójrzmy, no nie, bez szans. AZ Alkmaar wygrywa 4-1. No strasznie tutaj wysoka przewaga w tym spotkaniu. No i kolejny teren przyjęty przez no, AZ Alkmaar. No niesamowite. No i zyskują zawodnika, którym jest Oli. Następnie wylosowany jest Feyenoord. No jesteśmy na takim etapie, że obojętnie kto będzie wylosowany, oprócz AZ Alkmaara oczywiście, no to będzie tak naprawdę na nich walczył, bo są przez nich otoczeni, więc Feyenoord automatycznie walczy z AZ. No i tutaj ciekawe, ale AZ Alkmaar pomimo tylu wygranych spotkań cały czas mają tylko 3,5 gwiazdki, więc tutaj nie zobaczymy bramek, które padną w tym meczu, ale zobaczmy, czy Feyenoord wygra, czy to AZ dalej będzie kontynuować swoją passę i mecz zakończy się wynikiem 1-1, a w karnych AZ Alkmaar wygrywa 3-0. Wow, no gracze Feyenoordu ani jednego karnego nie trafili, to jest coś niesamowitego. 3-0 w karnych wygrywa AZ Alkmaar, no i co oznacza, że zobaczcie teraz na mapę, Feyenoord z niej znika, AZ Alkmaar już tutaj naprawdę dominuje niesamowicie. No ale co jest najważniejsze, no to upgrade'y, które teraz idą do AZ Alkmaar, no też no, mieli na pewno 4 gwiazdki, bo dołącza do nich Hansko 81 oraz Bergwijn także 81, więc naprawdę dwa niesamowite upgrade'y dla tej drużyny. Następnie wylosowany jest PSV, no i tutaj tak samo, no atakują na AZ Alkmaar, no bo to jest ich jedyny wybór tak naprawdę, ale tym razem już AZ Alkmaar ma te 4 gwiazdki po tych ostatnich upgrade'ach, więc będziemy mogli zobaczyć bramki, które padną w tym półfinale Imperializm Holandii. Ten mecz zaczyna się dobrze dla AZ Alkmaaru. Zobaczcie, na samym początku już w 14 minucie atakują, podanie w pole karne Pavlidis piętką i David trafia na 1-0, 14 minuta, AZ już jest na prowadzeniu. No i szybko odpowiada PSV mimo wszystko, bo w 22 minucie, zobaczcie, są w polu karnym, De Jong świetnie tutaj oszuka obrońcę i jest 1-1. No ale zobaczcie, że AZ cały czas atakuje, ledwo się zaczęła druga połowa, a oni już tutaj próbują trafić bramkę, pierwszy strzał tutaj odbity przez obrońcę, ale zobaczcie, Sugawara teraz podanie piętką, jest Bergwijn w polu karnym, dribbling, strzał i jest 2-1 dla AZ Alkmaar, no nie mają zamiaru się podać w tym meczu, ale PSV po raz kolejny odpowiada, zobaczcie, Lozano tutaj na skrzydle, jest Lozano cały czas tą piłką, trzyma tą piłkę, odgrywa do tyłu, jest tutaj Teze, wrzutka w pole karne, De Jong w okienku, ale tutaj Long, piękne, piękny wolej i mamy 2-2 i jeszcze raz tutaj zobaczcie, trzecia bramka dla PSV, tym razem Lozano tutaj był czujny i po tej straconej piłce trafia bramkę, no i dzięki temu PSV wygrywa ten mecz 3-2, no niesamowite, przegrywali dwa razy, a koniec końców wygrywają ten mecz. No i po tym meczu mapa się zmieni z czerwonej na tą złocistą. Zobaczcie teraz, PSV przyjmuje prawie całą tutaj Holandię. No i oczywiście dodałem tam te dwa puste tereny dla tego Eagles. No bo po co miało być puste, jak już mamy finał, są tylko dwie drużyny. No ale zobaczmy, kto teraz przychodzi do PSV. Są tymi zawodnikami Hansko, Bergwijn oraz Pavlidis, czyli tych trzech zawodników wzmocni skład PSV przed finałem. Więc mamy w końcu ten oczekiwany finał PSV kontra Eagles. No i zobaczmy,
jak prezentuje się skład PSV na ten finał. Drużyna ma 4 gwiazdki, więc no naprawdę dobry poziom. No i zobaczmy, mają 4 zawodników, ponad 80 oceny ogólnej. Sonny Pavlidis jest na ataku 80, Lozano na prawym skrzydle 81, Bergis 81 na pomocy i Hansko w obronie 81. Także wszyscy zawodnicy mają ponad 75, więc naprawdę no skład jest bardzo dobry, który na pewno no może tutaj walczyć o wygraną, bo jest mocnym faworytem, ponieważ gdy spojrzymy na skład Eagles, no tutaj widzimy, że jest no bieda, na pewno jest tutaj bieda, tylko jeden. Po pierwsze, skład ma 3 gwiazdki, więc no o gwiazdkę mniej niż przeciwnicy, no i tylko jeden gracz ponad 75, jest to Unerstal na bramce, 79 oceny, więc może bramkarz ich uratuje, no ale będzie ciężko, tutaj połowa drużyny praktycznie nie ma nawet 70 oceny, zobaczcie, na obronie tylko lewy obrońca ponad 70, no i w pomocy Linkstorm, pomocnik defensywny ma 67, więc no 4 zawodników mniej niż 70, jeden tylko więcej, ponad 65, więc naprawdę no szanse ta drużyna ma małe, no ale zobaczymy, kto będzie mistrzem Holandii. Przejdźmy już do tego finałowego spotkania. No i ten mecz zaczyna się dobrze, ale dla Eagles, czyli dla tej słabszej drużyny, zobaczmy, jest 5 minuta, a on już w ataku, Namli tutaj rozprowadza tą akcję, jest tutaj romans, jeszcze tutaj są podania i znów Namli z tą piłką, taki szczurek po ziemi, i prowadzą 1-0 w tym spotkaniu, ale PSV odpowiada, chociaż trochę czasu im to zajęło, w 22 minucie atakują, zobaczcie, tutaj Lozano na skrzydle, odgrywa do tyłu, do Teze, ten z powrotem do Lozano, ten już w polu karnym tutaj omija obrońców, strzela, ale piłka odbita, ale Long był dobrze ustawiony i trafia bramkę na 1-1 i jeszcze przed końcem pierwszej połowy jest rzut rożny dla PSV, piłka wybita, Bergis tutaj ją zyskał, podaje do Lozano, ten tutaj w polu karnym znajduje Pavlidisa, no i ten trafia na 2-1. Szkoda, że Eagles schodzi na przerwy przegrywając, no ale jeszcze po drugiej... Gdy się zaczęła druga połowa, to znów dostają tutaj bramkę, zobaczcie, Lozano przy tym polu karnym czaruje, Bergis, dobry dribbling i trafia na 3-1, więc no niestety już 2 bramki straty dla Eagles, ale jednak oni się nie poddają. 56 minuta, już atakują, tutaj Hanson ma teraz piłkę na skrzydle do Williamsona, Edwardsen teraz tutaj ma tą piłkę, zobaczcie, Edwardsen przed polem karnym do Williamsona, ten strzał sprzed pola karnego i jest 3-2. Oni nie mają zamiaru się poddawać, ale PSV także tutaj chce im pokazać, kto jest faworytem. Tutaj Desty na skrzydle czaruje, podaniu tej Pavlidis, piękne podanie piętką, no i dobra akcja drużynowa i Lang trafia na 4-2. Ale zobaczcie, 68 minuta, znów próbują, Williamson znów z tą piłką do Edwardsena, ten strzał jest 4-3, czy może jeszcze uda im się wrócić w tym meczu? No niestety nie, mecz się kończy wynikiem 4-3, PSV jednak wygrywa, ale Eagles naprawdę bardzo dobrze walczyli. Walczyli do samego końca, nie poddawali się, tylko jedną bramką przegrywają ten mecz. No i PSV zostaje mistrzem imperializmu Holandii, podnoszą ten puchar, ale i tak brawo dla Eagles, że tak dobrze walczyli w tym meczu. No i po tym spotkaniu PSV niszczy Eagles i cała Holandia jest już ich. PSV wygrywa imperializmy Holandii, a co oznacza, że także na mapie naszej Europy, naszego imperializm mistrzów, który oczywiście odbędzie się na samym końcu, przypominam, gdy już zrobimy tutaj te wszystkie ligi, które możemy, bo niektórych oczywiście nie ma w FIFA, jak nie znajdę żadnych fajnych modów do FC24, no to nie będą, po prostu no, puste tereny, no ale zobaczmy, teraz to PSV, który na terenie Holandii właśnie się pokazuje na naszej mapie i kolejna drużyna jest dodana do naszej tutaj oczywiście mapy. Myślę, że kolejna będzie Szwajcaria, bo już wcześniej miała być, no ale że musiałem ten odcinek nagrać na zapas, no to chciałem wam nagrać coś takiego trochę lepszego, trochę lepszą ligę, więc myślę, że następna będzie Szwajcaria, a potem myślę, że już możemy pójść po te Niemcy, żeby tą lewą część dalej kontynuować. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie, oczywiście przypominam o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnego imperializmu, like, jeśli oczywiście wam się podoba ta seria tych imperializmów tutaj z Europy. No i przypominam, cel to jest 5000 subskrypcji, bo jeśli je dobijem, no to mam dla was naprawdę coś, no myślę, że bardzo, bardzo fajnego, jeśli lubicie imperializm. Będzie to coś, którego na pewno nie było na polskim YouTubie, na amerykańskim już widziałem, ale czy to na hiszpańskim, na francuskim, no nie widziałem tego jeszcze, więc no, mam nadzieję, że wam się spodoba taka polska wersja tego. No i oczywiście dziękuję wam za oglądanie, widzimy się za tydzień w kolejnym imperializm. Cześć!